Anna Moskwa. Czesi otrzymali potwierdzenie przelewu na 45 milionów euro. To, co jest ogromnym sukcesem, to przywrócenie normalności w relacjach polsko-czeskich. Zarówno w rejonie transgranicznym, jak i pomiędzy dwoma państwami, mówiła w programie gość wydarzeń minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak przyznała, Czesi otrzymali już potwierdzenie przesłania przelewu. Strona polska zapłaciła 45 milionów euro rekompensaty. W momencie podpisania umowy, przesłaliśmy przelew i Czesi otrzymali już potwierdzenie przesłania przelewu. Jednocześnie zadeklarowali, że mają już gotowe dokumenty, które są niezbędne do wycofania sporu i są gotowi natychmiast te dokumenty przekazać. Nie wiem, czy przekazali je już, czy przekażą je jutro rano, natomiast ten przelew to wycofanie skargi Red. Zażegnuje spór i czyni go nieistniejącym, mówiła w programie gości wydarzeń Anna Moskwa, która kierowała negocjacjami. W zamian za 45 milionów euro Czesi mają wycofać skargę z TSUE. Moskwa zdradziła, że umowa między Polską a Czechami ma 17 stron i oprócz sprawy rekompensaty finansowej dla Czech zakłada również szczegółowe uzgodnienia takie jak standardy dotyczące monitorowania powietrza, hałasu i wody. Moskwa. Bardzo szczegółowo uzgadnialiśmy każde słowo. Gdybyśmy spełnili wszystkie warunki Czechów, to pewnie ta umowa byłaby dużo szybciej podpisana. Dbając o interes polski, o interes regionu, bardzo szczegółowo uzgadnialiśmy każde zdanie i każde słowo, które w tej umowie się znajduje, mając świadomość, że zostajemy z tą umową na lata, dodała Moskwa. Zdaniem minister, to co jest ogromnym sukcesem, to przywrócenie normalności w relacjach polsko-czeskich, zarówno w rejonie transgranicznym, jak i pomiędzy dwoma państwami, podsumowała. Spór o Turów polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 rok. Po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni, jako tak zwany środka tymczasowego. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego liberca do wody. Skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni. 20 września 2021 rok. SUE nałożył na Polskę karę 500 tysięcy. dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklarował, że nie zamierza płacić kary. Premier Czech powiedział na wspólnej z premierem Morawieckim czwartkowej konferencji w Pradze, że warunkiem wycofania skargi jest przelew środków. Kiedy zostaną przelane, wtedy Czechy wycofają skargę z TSUE. Podpisana w czwartek w Pradze umowa w sprawie działalności kopalni w Turowie przewiduje dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne. Zgodnie z umową. Polska ma zapłacić 35 milionów euro kompensaty, natomiast Fundacja PGE przekaże 10 milionów euro krajowi Liberckiemu. Premier Morawiecki jest przekonany, że zgodnie z naszą umową dziś lub jutro Republika Czeska wycofa swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Trowa i ten problem przestanie istnieć.